Cześć, siemano ludziska, z tej strony Maj i witam was dzisiaj naprawdę bardzo, bardzo serdecznie w 22 odcinku z SimCity, na dodatku Miasto Przyszłości. Więc tak ludziska, na samym wstępie jak zwykle mam tutaj dla was parę informacji, gdyż ponownie pomiędzy odcinkami tutaj udało mi się zrobić troszeczkę rzeczy i wiecie, warto by się nimi tutaj podzielić. Więc tak, ja na sam wstęp, jak tutaj widzicie, udało mi się nadrobić troszeczkę budżet. Jak pamiętacie, ostatnio w naszym odcinku zaczęliśmy troszeczkę bankrutować. Jak widzicie, mamy tutaj już mniej więcej sytuację opanowaną. Mamy 784 tysiące simolonów z mniej więcej przyrostem prawie 4, więc myślę, że tyle kas nam tutaj starczy. Ogólnie jeśli pytacie, skąd wziąłem, wiecie, całe te pieniądze, to z góry odpowiadam, że jest to spowodowane naszym miastem Majów. Jak pamiętacie, nasze miasto Majów ma bardzo dobrze działającą infrastrukturę, wiecie, produkcji procesorów i ich eksportu, dzięki czemu nazbijałem tam troszeczkę kasy i wysłałem, z tego co pamiętam, około miliona, tak żeby podratować tutaj troszeczkę sytuację. I jak widzicie, się udało, zostało troszeczkę z tego mniej, gdyż ogólnie też podsłacałem troszeczkę obligacji, a w mieście też troszeczkę się pozmieniało. Więc tak, jeśli chodzi o miasto, tutaj jak widzicie, troszeczkę zmieniła się nasza mega wieża. Ogólnie dodałem tutaj poziom parku, gdyż mieszkańcy na dole, tak jak tutaj teraz, no niestety nie radzili sobie. Będziemy musieli w ogóle coś z tym zrobić. Jednak z tego co tutaj widzę, to jest to taki, powiedzmy, mały bug. Poza tym też pomiędzy odcinkami, jak tutaj zresztą zaraz wam pokażę, zniknęła nasza elektrownia. Ogólnie jak pamiętacie, tutaj była taka fajna, mała elektrownia. Jednak z racji tego, że musiałem ciąć koszty, musiałem po prostu ją tutaj usunąć. Poza tym też pomiędzy odcinkami dokończyłem nasz jeden z projektów. Jak pamiętacie, ostatnio stworzyliśmy sobie wozy hazmat i jak pamiętacie, nie mogliśmy ich użyć, jednak postanowiłem, że pomiędzy odcinkami je tutaj dodam. Mamy właśnie dwa garaże i z góry mówię, że one już tutaj działają, tak? One tutaj już poradziły sobie z kilkoma pożarami, jakby nie patrzeć, no nie wiem, czy będę mógł to pokazać, ale kilka z tych fabryk tutaj się już paliło, więc tutaj jest zawsze, wiecie, spoko. Myślę, że w przyszłości jeszcze możemy dodać takie wozy, żeby też szybko reagowało, oraz też pomiędzy odcinkami, czego mam tutaj niestety nie pokażę, udało mi się stworzyć kolejną rzecz w sprawie elektrowni falowej, a mianowicie zaawansowany generator falowy, który tam zżera troszeczkę więcej kontroletu, ale generuje też troszeczkę więcej prądu. Więc tak ludziska, czym się dzisiaj zajmiemy, gdyż tutaj zapewne zadajecie sobie pytania. Więc tak, w dzisiejszym odcinku przede wszystkim zajmiemy się naszą mega wieżą. Ogólnie myślę, że nieco ją rozbudujemy, tutaj w ogóle już ludzie zaczęli się cieszyć. Myślę, że dodamy jakieś 2-3 piętra, tak żeby było tego więcej. Poza tym też myślę, że zajmiemy się naszym uniwersytetem, bo właściwie czemu nie. Nie wiem, czy uda się dojść do następnego progu ulepszeń, ale mam w sumie taką nadzieję. Poza tym też dokończymy kilka rzeczy związanych z komunikacją. Myślę, że zainwestujemy tutaj w pociągi, gdyż jak tutaj widzicie, mamy je odblokowane, a wiecie, zawsze zwiększa to tutaj popyt turystów i takie, wiecie, mamy większy tranzyt, wiecie, zawsze spoko. Oraz zajmiemy się też Omegą. Ogólnie jak tutaj widzicie, jeśli chodzi o Omegę, to mamy tutaj, jakby nie patrzeć, dosyć dużo ropy, jednak mamy mało innych rzeczy, więc myślę, że będziemy po prostu sprowadzać tutaj do naszego jakby nie patrzeć, składu handlowego, który tutaj myślę postawimy. Będziemy po prostu sprowadzać ropę, tak żeby, czy rudę, tak żeby wszystko tutaj funkcjonowało. Więc tak, zaczynając od rzeczy najważniejszych, przyspieszymy w ogóle sobie czas i w ogóle przejrzyjmy tutaj na początek, co tutaj w mieście naszym potrzeba, gdyż tutaj mnie bombardowały powiadomienia. Dobra, co do ścieków i tego, to jak już mówiłem, na razie sanityzera tutaj budować nie będziemy. Ja myślę, że nie ma to jak na razie najmniejszego sensu. Dobra, co do śmieci, to z tego co widzę, tutaj śmieci raczej aż takiego dużego zanieczyszczenia tutaj nie ma. Tutaj widzicie, się już to na razie trochę zmniejsza. Dobra, zobaczmy jeszcze co tutaj mamy a propos tej mega wieży. Dobra, tutaj ludzie się cieszą z tego co widzę. Jeszcze zerknę w ogóle, którą tutaj mamy minutę. Widzę, mamy czwartą minutę. W ogóle z góry mówię, że dzisiejszy odcinek będzie, myślę, trochę krótszy niż ostatnio. Jak pamiętacie, ostatnio mieliśmy prawie 30 minut, to jest dosyć długo. Dobra, tutaj widzę, że jest coś niepodłączonego. Dobra, autobusy są niepodłączone. Tutaj, tak, świetnie, nie ma prądu i dlatego jest niepodłączone. Dobra, tutaj ogólnie z tym prądem różne rzeczy się dzieją. Mam nadzieję, że to nie będzie przeszkadzać. I tak, dobra, weźmy sobie przede wszystkim, zacznijmy od tej mega wieży. Ogólnie, jak już mówiłem, dodamy do niej kilka pięter i myślę tak, na sam początek damy tutaj poziom apartamentu. Poziom apartamentu zawsze tutaj się opłaca i zawsze daje tutaj jakiś realny zysk. Niech nam się to buduje. Ogólnie to się jak zwykle szybko będzie budować. Co, możemy sobie to przyspieszyć, bo czemu nie? Zawsze mi się podoba ta animacja, wiecie, tego wszystkiego. Fajnie to nawet wygląda. Jakby nie patrzeć, zrobione jest dosyć całkiem spoko. Tutaj widzę, że troszeczkę w ogóle tracimy. Czemu mamy taką dużą defraudację? Weźcie mi, powiedzcie. Naprawdę, nie wiem. Na co tutaj tak dużo wydajemy, że jest źle? No tutaj na tą fabrykę co prawda, ale no opłaca to się według mnie. W sumie i tak będziemy jeszcze to troszeczkę przebudowywać.
Dobra, poziom apartamentów sobie jeszcze przyspieszymy i będziemy lecieć w sumie dalej. W pierwszym odcinku nie wiem, czy dużo rzeczy uda nam się zrobić, bo wiecie, takie wychodzenie z bankructwa, no nie owocuje tym, że bardzo dużej ilości rzeczy tutaj się udebra. Widzę, że tutaj nam się coś pali. Ogólnie zaraz zobaczymy, czy poradzą sobie z tym wszystkim. Chociaż z tego co widzę, zaczęło to się po prostu przebudowywać, dobra. Ale przez to no troszeczkę tracimy, bo to było, wiecie, wzięte we franczyzy Omegi. Tak w ogóle też widzę z prądem, jest nie za ciekawie. Miasto potrzebuje prądu, świetnie. Czyżby się nasz reaktor rozłączył? No oczywiście. Jak widzicie, mamy same problemy. Dobra, spróbujemy to odpalić, mam nadzieję, że tutaj się uda. Przy okazji jeszcze oddamy sobie tutaj drugą elektrownię. Naprawdę nie mam bladego pojęcia, czemu to się rozłącza co dosłownie chwilkę. W sumie możecie mi napisać w komentarzach, dlaczego tak jest, bo ja nie mam pojęcia i w sumie nie wiem, co tutaj się dzieje i dlaczego tak jest. Widzę, że znowu bankrutujemy, świetnie. Teraz spróbujemy ten reaktor tutaj ponownie uruchomić. Przy okazji tutaj dodamy, wiecie co, dodamy tutaj sobie nasze zakłady kontrolne, to tak, żeby one tutaj były niezależnie od wszystkiego zasilane, bo to w sumie będzie dosyć dobre. Dobra, no łącz się control net, łącz się, dobra, uruchom reaktor termojądrowy. Mam nadzieję, że starczy do reakcji, w sumie pomiędzy odcinkami już mi też zgasł, więc wiecie, jest jak jest. O, kup prąd, jak miło, tylko nie udało się nam uruchomić tego. Ile tutaj będziemy potrzebować? W sumie możemy jeszcze tutaj dodać nasz generatorek. Tutaj możemy w sumie na razie to zostawić, bo szczerze powiedziawszy, no nie jest za ciekawie. Tak znowu będziemy nasz generator tutaj uruchamiać. Bardzo zajmująca rzecz. Przyspieszony cząsteczek. Mam nadzieję, że się uda, bo byłoby dosyć niefajnie. No czemu tutaj się nie udaje? Wiecie co, musimy tutaj chyba zmodyfikować to bardzo. Dobra, mamy 200 MW nadwyżki, mam nadzieję, że tutaj się uda. Poczekamy, aż nam się tutaj miasto połączy, tak żeby, wiecie, zasadnicze rzeczy tutaj były zasilane. Boże, ile my tracimy? Ile my tutaj tracimy? Tracimy 15 tysięcy, coś źle to widzę. Dobra, śpieszamy to. Mam nadzieję, że się uda. W ogóle z tym reaktorem się dzieją takie dziwne rzeczy, że powiedziawszy, jeszcze nigdy mi się nie zdarzyło, żeby coś złego się działo. Kurde. Z tego co widzę, wyszedł nam tutaj gigantyczny przeciwnik, znaczy przeciwnik, no wiecie pewnie o co chodzi. Tak to jest, jak się tutaj spala śmieci. Dobra, czekamy, aż tutaj zniszczy. Oczywiście mamy, jak widzicie, same świetne rzeczy na sam początek odcinka. Ja tego SimCity nie cierpię po prostu, jest takie wkurzające czasem. Dobra, ale no trudno. Generator, no nie jest według mnie gotowy do użycia, no, ale co tam, ja się znam. Dobra, będziemy tutaj sprowadzać to na razie. Mam nadzieję, że aż tak nie zbankrutujemy. Tutaj widzę, że nam się zniszczył dworzec Maglev. Dobra, co do prądu. Tutaj widzę, że nie wszystko jest zasilone niestety. Kurde, coś mi się gra ścięła. Nie fajnie. Jergo, nie ścinaj mi się, proszę. I chyba będę tutaj... A nie, nie będę musiał zrobić cięcia. Dobra, widzę, że mnie po prostu SimCity nie cierpi i się ciągle zacina. Już się w sumie bałem, że będę musiał tutaj, wiecie, to niwelować. Dobra. Dobra, widzę, że tutaj się sytuacja w miarę ustabilizowała, poza tym, że mamy straszne lagi. To, no powiedzmy, jest w miarę okej. Okay. Tutaj widzę, nam się wykopał nasz stworek. Dobra, mam nadzieję, że on tutaj już nie będzie grasował. Przez ten czas sobie tutaj postawimy dworzec Maglev. Bardzo was przepraszam za takie tej problemy. Mam nadzieję, że to się więcej tutaj nie powtórzy, po prostu... No nie jest to, wiecie, moja wina pod pewnym względem. Kolejny dworzec, co ty masz z tymi dworcami, panie? Co ty masz tutaj ze zniszczeniem tego? Dobra, mamy tutaj wszędzie prąd? Mamy, dobra, to uruchamiamy tutaj reaktor, mam nadzieję, że się uda. Uruchom reaktor, dobra, mam nadzieję, że tutaj nic się nie stanie złego. Proszę, i czy się uda? Okej, udało nam się uruchomić nasz reaktorek. Dobra, jedna osoba zginęła, ludzie, słuchajcie, udało nam się opanować sytuację, tutaj mam nadzieję, że... będzie w miarę dobrze. Dobra, tutaj damy sobie nasz dworzec, bo jak zwykle wiecie, został zniszczony, bo jakżeby inaczej. Jak widzicie, straciliśmy naprawdę masę tutaj forsy. Mam nadzieję, że to się jakoś zaraz zwróci, bo jak wiecie, takie przypadki tutaj się zdarzają. Dobra, wyłączmy tutaj sobie nasz reaktor, wyłączmy nasz drugi reaktor, a raczej naszą elektrownię. Dobra, tutaj powinniśmy mieć lekką już nadwyżkę. Dobra, bardzo przepraszam was za, jakby nie patrzeć, taki problem, ale no, nie mogę nic z tym zrobić, tak? To jest niezależne ode mnie, gra po prostu, wiecie, sobie działa jak działa. A no, nie mogę nic z tym zrobić, dobra.
Ale w razie tutaj co do kontroletu już chyba powinniśmy mieć to uregulowane. Tutaj zobaczmy jak z przestępcami, tutaj widzę, dobra, mamy w miarę, ale to w miarę dużo jeszcze miejsca w celach. Dobra, musimy poczekać aż nam się tutaj odbudują nasze fabryki, gdyż jak zapewne wiecie, fabryki są niezbędne w przypadku Omegi. A przez ten czas tutaj sobie troszkę jakby nie patrzeć to zmodyfikujemy. Zobaczmy gdzie tutaj mamy platformę, która nam wydobywa najwięcej najwięcej baryłek tutaj, kurde, myślę to na razie wyłączymy, chociaż, o, ta jest w sumie taka sobie. Jakby nie patrzeć, to się mało przydaje tutaj. Dobrze, i zbudujmy przez ten czas sobie tutaj, żeby mieć takie nadwyżki tego wszystkiego skład handlowy. Wiem, że nie będzie to może jakiś świetny krok, zważywszy na to, że tutaj mamy samą sobie rudę. Ale wiecie, rudę mamy, jak zaraz zresztą tutaj pokażę, w takim miejscu, że no nie specjalnie by tutaj było to opłacalne. Jakby nie patrzeć, stawienie fabryki w takiej odległości, no nigdy nie jest dobre. I wiecie, jak to jest w ogóle, wow, co tu za zapasek, wow, 0,4 tony, wow, po prostu, niesamowite. Dobra, postawmy to sobie tutaj. To już na szczęście nie będziemy musieli nic sprowadzać, więc myślę, że będzie dobrze. Dobra, i tak, damy sobie tutaj przede wszystkim skład rudy. O, tutaj myślę, że nie będzie aż tak przeszkadzał. Tutaj będzie taka mini strefa i tak mini strefa taka handlowa. Dobra, damy sobie tutaj ciężarówkę. Dobra, i to będzie nam troszeczkę żaru, tak? Nie będzie to może jakieś świetne. Dobra, będziemy importować. Importowanie zawsze jest spoko. Tutaj myślę, że się wszyscy tutaj ucieszą. Dobra, omega, omega. Widzę, że sobie i tak omega po części radzi. Tutaj zobaczmy jeszcze, jak stoimy z dochodami. To mamy gigantyczną defraudację z tego, co widzicie. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje, naprawdę. Ja mam wrażenie, że tutaj daję pieniądze na to, co potrzeba, jakby nie patrzeć. No, mogę się mylić, ale... Przecież przestępczość tuż pod domem. Gdzieś tutaj ludzie bulwersują. Trzeba opuścić to miasto śmierci, a tutaj brak prądu nas kurzą. No sorry, takie realia uruchamiania generatora termojądrowego. Po prostu najlepszy reaktor ever, wiecie. Rozłącza się co chwilę, dobra. Zobaczmy na próbę jeszcze tak kontroletu, bo to jest też dosyć ważne. Gdzie tutaj mamy brak zasilania, ile taki jest? Nie, dobra, widzę, że mamy nawet nadmiar i to całkiem spory. Ja zobaczę, która tutaj jest minuta. Widzę, jest mniej więcej 12 minuta, jakby nie patrzeć. Dobra, tutaj mam nadzieję, że się będzie to sprowadzane. Poczekamy w sumie na rudę. Jak widzicie, obligacja nam troszeczkę żre. W sumie możemy ją spłacić, tak? To będzie, myślę, opłacalne. Będziemy mieć przynajmniej jakiś zarobek tutaj. Mały, ale zawsze jakiś. Brak prądu, no sorry. Już macie prąd, ludzie. Co was tutaj tak wkurzało, jak już macie prąd? Dobra, zobaczmy, o co nas tutaj jeszcze proszą. Bez litości. No w sumie możemy to zaakceptować, może potem to zrobię. To jest misja związana z dworem Maxisa. Jakby nie patrzeć, jest to taki super bohater z pewnego dodatku do SimCity. Myślę, że mogę to kiedyś pokazać, tak? Jest to dosyć ciekawe, jednak do funkcjonowania też trzeba kasy. To jest taki ciekawy dwór, ale wiecie. Myślę, że nie będzie aż tak dobra. Zobaczmy, jak tutaj, czy ludzie się tutaj cieszą. Denerwował nas brak prądu. No ludzie, sorry. No wybaczcie, ja tutaj robiłem, co mogłem. Znowu defraudacja. Boże, ile tej defraudacji tutaj idzie? Naprawdę nie mam bladego pojęcia skąd. Co bym nie zbudował, jest źle. Dobra. Przyjrzyjmy tutaj, co nie ma w ogóle prądu. Co nie ma prądu? No te fabryki nie mają prądu, no dobra, ale... No to pojedyncza fabryka nie ma, a raczej dwie. Więc tutaj nie możemy się jak martwić. Dobra, co do wody i ścieku? Dobra, woda i ścieki tutaj chyba sobie będą radzić. Tutaj mam nadzieję, że nie będzie źle. W ogóle zobaczmy, czy nam tutaj nie zniszczył ten taki stworek naszych śmieciarek. Dobra, tutaj widzę, że wszystko jest ok. Tutaj widzę, mamy już jakieś zarobki. Jakby nie patrzeć, omega chyba już tutaj się powoli przyjmuje. Ile mamy w ogóle? Mamy 5000 na 25000, no to strasznie mało, jakby nie patrzeć. Dobra, wielka tutaj jednostka straży sobie radzi. Dzienna liczba zgonów jest tutaj trochę duża, ale... A tam, w sumie nie jest aż tak źle, jakby nie patrzeć. Tutaj w sumie sobie to radzi. Co do nauki, nauka też jest tutaj całkiem spora. Tutaj myślę, że wkrótce możemy zacząć jakiś projekt badawczy. W sumie będziemy potrzebować jeszcze troszeczkę kasy w zapasie, bo wiecie, zawsze to się przydaje i... Zawsze byłoby fajnie taką kasę tutaj mieć. Dobra, zobaczmy, czy tutaj nam się już sprawdza. Widzę, że nam się sprowadza, okej. To tutaj możemy w sumie, wiecie, dostawy lokalne uruchomić. Jak widzicie, o, jak widzicie, już sobie to radzi. Więc omega tutaj już wychodzi na prostą. Ile mamy z tej omega? 6000. Dobra, to widzę, że tutaj się będzie to opłacać. Mam nadzieję, że tutaj nam się nie będą przekształcały te fabryki w jakieś inne. Tutaj ogólnie one są troszeczkę bardziej nowoczesne, ale z tego co się orientuję, to można zająć wszystkie, tak? Z tego co pamiętam, większość tych fabryk może być, wiecie, może być franczyzami. Dobra, tutaj widzę, coś się pali. Tutaj nie jest za fajnie, ale mam nadzieję, że
tej sobie poradzą. Dobra, i przejrzyjmy jeszcze wszystko. Tutaj, jak widzicie, udało nam się opanować sytuację, tak? Nie było to za proste, ale mam nadzieję, że zrozumiecie, że jakby nie patrzeć, nie jest to, wiecie, takie kliknięcie, bo czasem, wiecie, czasem trzeba tutaj dodać bardzo dużą ilość rzeczy. Dobrze, i przyjrzyjmy tutaj sobie. Zobaczmy w ogóle, czy możemy ulepszyć naszą posiadłość, tak? Posiadłość jest bardzo ważną rzeczą i myślę, że tutaj nam się uda. Ile potrzebujemy? Powyżej 85%, a mamy teraz 80. No to dobra, widzę, że się tak się rozwija tutaj. O kurde, widzę, że mamy naprawdę duży przyrost tego. Szczęście komercyjne tutaj kwitnie. Dobra, co do śmieci. Śmieci na razie, jak już mówiłem, tutaj zostawimy sobie w spokoju, tak? Nie ma tutaj jakichś specjalnych z tym problemów. Co do straży, to jak widzicie, straż sobie tutaj też radzi, ona tutaj sobie gasi. W ogóle bardzo dobrym chyba pomysłem było tutaj postawienie tej straży obok tego wszystkiego. Co do medycyny, tutaj też jest w miarę okej. Dobra, i zajęlibyśmy się w ogóle teraz tymi wszystkimi tutaj komunikacyjnymi rzeczami. Myślę, że tutaj sensownie będzie postawić jakiś pociąg. Zobaczmy, która tutaj stacja więcej żre. No w sumie one żrą troszkę, ta żre troszeczkę więcej, ale kurde, co ona w ogóle tutaj gwarantuje? Pojemność pociągu. Widzę, że będzie obsługiwał pociągi szybkie. Aha, okej. Czyli będzie to, wiecie, tak jakby nie patrzeć, zwiększenie tutaj handlu. Dobra, w sumie możemy tu postawić, ile to kosztuje? 40 tysięcy? Możemy tu postawić. No w sumie na stać. Postawimy to sobie, a powiedzmy tutaj. Będzie to taka, wiecie, część jakby nie patrzeć. Kurde, czemu ja nie mogę tego postawić? A, dobra, postawimy to tak. Wiem, że to nie będzie najbardziej opłacalne, ale no wiecie, chcę, żeby to funkcjonowało. Dobra, jak widzicie, taki to jest dworzec. To jest dworzec ogólnie z tego, co pamiętam, z dodatku. Nie wiem, czy on był właśnie za darmo, czy trzeba było za niego płacić. W każdym razie ten dodatek tutaj dodawał możliwość postawienia takich, powiedzmy, trzech różnych budynków związanych z ogólnie jakimiś miastami. Z tego co się orientuję, jeśli to postawiłem, to powinno to mi, jeśli się oczywiście nie mylę, zmienić po części wygląd budynków na takie bardziej jak są w Niemczech, takie berlińskie, więc myślę, że to będzie dosyć fajne urozmaicenie. Ogólnie, z tego co pamiętam, ogólnie postawienie budynku związanego z danym krajem zmieniało troszeczkę okoliczne budynki, ale wiecie, nie jestem pewien. Więc mogę się tutaj mylić. Dobra, co do reszty tutaj kultura? Dobra, kultura widzę, że tutaj sobie radzi, tak? Kultura tutaj ma ewidentnie jakieś plusy. Widzę, że strasznie dużo defraudujemy tutaj. Rodacja tutaj jest nieprzyjemna, ale przynajmniej Omega tutaj sobie dobrze radzi. Tutaj wiecie, Omega zawsze na propsie. Aby się w ogóle przydało dodać jeszcze jedną linię produkcyjną, tylko nie ma za bardzo gdzie, z tego co widzę. Chociaż, wiecie co, możemy tutaj usunąć. O, to. Nie wiem, dlaczego takie rzeczy się dziwne tworzą, ale W sumie wiecie, to SimCity, to wszystko można wytłumaczyć. Dobra, która tutaj platforma w ogóle nie działa? Tutaj widzę, ta nie działa. Dobra, tak ta nie działa, to tutaj co będziemy se? Nie chcę tutaj nie myśleć, że może być. Tutaj spróbujemy coś postawić też. Dobra, jedyne widzę miejsce, gdzie możemy postawić to. Dobra, to na razie to zostawimy. Dobra, jak widzicie, na Omedze tutaj bardzo dużo teraz zarabiamy. Widzę, że się troszeczkę te nasze miasto już odbiło. Tutaj widzę, że mamy co prawda zapełnione nasze wysypisko, ale wiecie, to możemy w sumie naprawić. Tutaj dodamy sobie jeszcze strefę zwałki. Wiem, że nie jest to takie może dobre podejście do tego, ale ogólnie tutaj myślę, że to się opłaci. Dobra, zobaczmy, która tutaj mam minutę. Widzę, mam 18 minut, więc jeszcze sobie na szybko tutaj zrobimy przegląd. Jak widzicie, naprawdę dużo zomegizowało nam się tutaj miasto. Myślę, że w następnym odcinku, jeśli wszystko dobrze pójdzie, może zajmiemy się następnym nawet poziomem omegi, gdyż mamy z tego naprawdę duże zyski. Więc tak, przyjrzyjmy tutaj sobie, co tutaj potrzebujemy. Ogólnie z tego, co widzę, z prądem tutaj będzie ok. Zobaczmy, czy możemy tutaj jeszcze kupić. Możemy kupować, dobra, to kupujemy dalej, bo prąd się zawsze tutaj przydaje. Co do wody tutaj chyba będzie ok. Okej, myślę, że wodą już nie będziemy się musieli przejmować przez dłuższy czas. Co do ścieku, dobra, ze ściekami tutaj też widzę, jest ok, ścieki są tutaj w miarę przepustowe ogólnie. Tutaj nie dają co prawda wody, ale zawsze to się opłaca. Co do administracji, no to na razie nie możemy jej ulepszyć. Tutaj mamy i tak ulepszone wszystko, co byłoby możliwe. Jeśli chodzi o śmieci, tutaj kurde, korci mnie, żeby postawić tą oczyszczarkę. Jednak nie wiem, czy jest sens. Jak widzicie tutaj, no mamy zanieczyszczone tutaj środowisko, ale ono nie wpływa na ludzi, więc nie wiem, czy będzie sens to postawić. Co do straży pożarnej. W sumie, co do straży pożarnej, możemy ją tutaj lekko rozbudować. Jakby nie patrzeć, wiecie, takie trzy wozy tutaj będą chyba sobie lepiej radzić, więc w sumie możemy dodać. A ewentualnie możemy dodać lądowisko śmigłowca. Nie wiem, czy to nie będzie bardziej sensowne, chociaż co by było lepsze. Dobra, damy na razie wóz hazmat, jakby nie patrzeć, wóz hazmat się tutaj może przydać. Będzie zawsze więcej tutaj
wozów do pomocy w przypadku, jakby to się zaczęło palić. Co do reszty? Tutaj widzę, że ze zdrowiem no jest jak jest, jakby nie patrzeć, tutaj by się przydało dodać jakąś część do tego, myślę jakieś pogotowie, ewentualnie laboratorium diagnostyczne, chociaż nie mamy go odblokowanego, chociaż też centrum sanitarne, tak, centrum sanitarne tutaj też myślę by było fajne. W sumie ile ono by tutaj żre? W sumie niedużo, możemy to w sumie za chwilkę dodać, tylko sobie zbieramy, albo w sumie możemy dodać teraz, tak, ono z tego co pamiętam, tam coś jakby nie patrzeć, skraca czas leczenia, jeśli się nie mylę, a przy okazji, wiecie, to nam się przyda, będzie, wiecie, mniej pacjentów i będą, powiedzmy, mniejsze koszty. Co do reszty, dobra, policja, no tutaj jest jaka jest, no nie jest to może szczyt, jakby nie patrzeć wszystkiego, ale nie jest źle. Co do uniwersytetu też moglibyśmy tutaj rozwinąć jeszcze tak na sam koniec, myślę, że możemy tutaj dodać, możemy tutaj otworzyć akademik, wiecie, będzie zawsze więcej ludzi, a dzięki temu będziemy mieć możliwość postawienia kolejnej szkoły, tak? Kolejna szkoła zawsze, wiecie, spoko. To jest prawda, wiecie, no bankrutujemy przez to i trochę nam to się nie będzie opłacać, ale wiecie, zawsze można i właściwie czemu nie. Dobra, co do reszty, jeśli chodzi o wykształcenie, dobra, jest ok. Jeśli chodzi o komunikację, dobra, zobaczmy jak sobie radzi nasz dworzec, z tego co tutaj mogę wnioskować, dobra, mamy na razie, ile mamy, 723 pasażerów na dzień, dobra, mamy naprawdę dużo tego, więc nie jest jeszcze źle. Przystanek nie podłączony, no sorry, że jest nie podłączony, ale nie róbcie z tego takiej tragedii. Jeśli chodzi o parki, też widzę, jest ok. A zobaczmy jeszcze tak na szybko przegląd. Dobra, ile są, jakie dostajemy? Dostajemy 12 tysięcy. Dobrze, ludziska, z tego co tutaj widzę, mamy mniej więcej już tutaj 21, dobijamy mniej więcej do 22 minuty, tak więc jak już mówiłem, dzisiejszy odcinek będzie troszeczkę krótszy i mniej więcej będziemy już kończyć ogólnie. Myślę, że w następnym odcinku tutaj jeszcze zajmiemy się miastem, myślę, że uda nam się już tutaj ogarnąć uniwersytet na następny poziom. Co do mega wieży, to też myślę, że ją rozbudujemy. No dzisiaj nie udało nam się tego zrobić, bo jak wiecie, część odcinka tutaj poszła na ratowanie sytuacji z tym reaktorem. Chociaż jak tutaj możecie zauważyć, już te zakłady powinny tutaj sobie funkcjonować. Poza tym myślę też, przekształcimy jeszcze tutaj troszeczkę omegi. Myślę, że jeszcze zwiększymy import tych wszystkich produktów, tak żeby wiecie, to sobie lepiej funkcjonowało. Co do reszty, to myślę też spalę tutaj rzeczy na wysypisku, tak żeby, wiecie, wszystko było ok. Oraz jeszcze, myślę, porobię parę rzeczy. W sumie, jeśli chodzi o nasz projekt w Akademii, to został nam jeden, więc już wkrótce nie będziemy musieli się nimi przejmować. Więc jeszcze tutaj raz dzięki ludziska za uwagę. Jeśli odcinek wam się podobał, no to tutaj zachęcam was do zostawienia łapki w górę. Jeśli chcecie być oczywiście na bieżąco, no to zapraszam was do subskrybowania mojego kanału, więc jeszcze raz dzięki wam za uwagę i do zobaczenia więcej już wkrótce w kolejnym odcinku ze Space'u, w którym to będziemy przejmować statki, jak zresztą wam tutaj zapowiadaliśmy, oraz w kolejnych odcinkach z SimCity, więc do tego czasu trzymajcie się, ludziska. Cześć!